To kazanie to trochę dla mnie taka nowość, bo zazwyczaj przygotowuję jakąś historię biblijną i mówię o jakiejś takiej historii, czy jakiegoś patriarchy, czy jakiegoś apostoła. Tak już się nauczyłam. A dzisiaj chciałabym przestudiować z wami tekst z listu, więc tak bardziej teoria chrześcijańska niż doświadczenie konkretnej osoby opisane w Biblii. Ale chciałabym podzielić się z wami kilkoma myślami wynikającymi z tego tekstu. To może nie będą żadne jakieś takie nowatorskie odkrycia, ale myślę, że to są rzeczy, które warto sobie przypominać raz za razem, warto sobie uświadamiać raz za razem. To są też rzeczy, które ostatnimi czasy były dla mnie ważne, więc chciałabym się tym z wami podzielić. Otwórzmy list Pawła do Kolosan. Będziemy studiować fragment z pierwszego rozdziału listu Pawła do Kolosan. To będzie tylko jedno zdanie z tego listu, więc przeczytam wersety od 9 do 14. Wybrałam to zdanie, bo wiecie, Paweł ma tendencję do pisania bardzo długich zdań i nie lubię tego, ale rozumiem go bardzo dobrze, bo ja też mam tendencję do pisania bardzo długich zdań. Chociaż zdaję sobie sprawę, że takie długie zdania bardzo często są dość problematyczne, bo kiedy kończymy zdanie, zapominamy to, co było na początku. Więc tu to długie zdanie na 6 wersetów, czy 5, 6. Chciałabym, żebyśmy rozbili sobie na kilka krótszych fragmentów i przestudiowali dokładnie to, co Paweł tu do nas mówi. Czytam z listu Pawła do Kolosan, rozdział 1, od 9 wersetu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. To jest jedno zdanie. W dodatku jest tu jeden moment, który można rozumieć na dwa sposoby. Próbowałam wczoraj z Piotrkiem sprawdzić, jak jest w innych tłumaczeniach. Tłumaczony jest na dwa różne sposoby, więc no nie będę forsować żadnego. Można to po prostu rozumieć na dwa różne sposoby. Zacznijmy może od rozdzielenia tego zdania na kilka takich mniejszych, żebyśmy wiedzieli, do czego Paweł się tu odwołuje i co chce nam powiedzieć. Pierwsza rzecz, która zwraca tutaj uwagę i która pojawia się też w innych miejscach w listach Pawła, to Paweł mówi o tym, że modli się za osoby, do których pisze, że prosi o coś w ich imieniu. O co się modli, o co prosi? Nie są to jakieś takie rzeczy przyziemne, chociaż o takie codzienne życie też na pewno Paweł się modlił, troszczył się o swoje zbory, troszczył się o swoich przyjaciół, ale tutaj modli się o pewne szczególne rzeczy. I pisze nawet, że nie przestaje się za was modlić i prosić. Czyli to nie jest jakiś akt jednorazowy ze strony Pawła, że raz się pomodlił i napisał o tym w liście, tylko rzeczywiście cały czas ma na sercu te sprawy, o które modli się za świętych i wierzących braci w Kolosach. A więc Paweł modli się, aby ci bracia doszli do pełnego poznania woli Bożej we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że Paweł modli się o wiedzę dla Kolosan, tak? O pełne poznanie Bożej woli, o mądrość w tym poznaniu, o duchowe zrozumienie tego. Myślę, że to jest bardzo istotne. Paweł kładzie tu nacisk, że Bożą wolę rozumiemy w duchowy sposób. Czyli, że bardzo często tak idąc przez codzienność, żyjąc w świecie, patrząc z perspektywy takiej świeckiej, Boża wola może być zupełnie niezrozumiała. Potrzebujemy duchowego zrozumienia, potrzebujemy duchowej mądrości, żeby tę wolę Bożą w swoim życiu rozumieć, ale też patrząc w następny werset, żeby tę Bożą wolę w swoim życiu umieć zastosować. Bo następny werset mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu.
Czyli nie chodzi tylko, żeby poznać wolę Bożą. Paweł nie poprzestaje na pewnej wiedzy, na pewnym zrozumieniu, na pewnej mądrości. Paweł mówi i modli się o to, żeby Kolosanie nie tylko wiedzieli, nie tylko rozumieli, nie tylko mieli mądrość, ale też postępowali w sposób godny Pana. To jest niesamowite, że Paweł nie mówi, abyście postępowali w sposób właściwy, abyście postępowali zgodnie z Bożym prawem, w sposób godny Pana. I to zupełnie zmienia perspektywę, prawda? Jeśli mamy jakieś zadanie do spełnienia i mamy ileś wymogów do zrealizowania, możemy to zrealizować w lepszy albo gorszy sposób, możemy to ocenić. Natomiast jeśli jesteśmy zobowiązani do nieprzyniesienia komuś wstydu, to nie jest to kwestia tego, co robimy, tylko ta kwestia sięga dużo głębiej, tak wewnątrz nas już, prawda? Nie tylko sam fakt uczynienia czegoś albo nieuczynienia czegoś, ale też sposób, w jaki coś robimy. To wskazuje na relacje z drugą osobą, tak? Jeśli na kimś nam zależy, jeśli ktoś jest dla nas ważny, wtedy czujemy się zobowiązani do nie niszczenia jego wizerunku, nie burzenia jego wizerunku. Chcemy być godni tej osoby i postępować w sposób godny tej osoby. To jakby zupełnie zmienia motywację do postępowania. I Paweł, wiedząc o tym, wskazuje, że poznanie woli Bożej w wszelkiej mądrości i w tym duchowym zrozumieniu sprawia, że możemy postępować w sposób godny Pana. Te teksty są dla mnie bardzo ważne, bo jako człowiek bardzo często czuję się słaba. Po prostu. Tak, mam tendencję czasem trochę do użalania się nad sobą. Mam tendencję do takiego właśnie unikania odpowiedzialności za to, co zrobiłam nie tak. To taka jakaś samoobrona psychiczna, że jeśli coś źle zrobiłam, a bo nie dałam rady, no byłam taka słaba, byłam zmęczona, rozkojarzona, może chora i tak dalej. A Paweł mówi, że możemy postępować w sposób godny Pana. Modli się o to, żeby to było możliwe w naszym życiu. Gdyby to było nie do zrealizowania, to no nie byłoby sensu się o to modlić, nie byłoby sensu dążyć do tego, mówić o tym. Paweł mówi, że możemy poznać wolę Bożą we wszelkiej mądrości, duchowym zrozumieniu i że możemy postępować w sposób godny Pana. To jest możliwe. To jest możliwe do zrealizowania w naszym życiu. Ku zupełnemu Jego upodobaniu. Wyobrażacie sobie zupełne Boże upodobanie, kiedy Pan Bóg popatrzy na was? To jest niesamowite, prawda? Paweł modli się o to, żeby jego bracia, żeby jego siostry w wierze postępowali w taki sposób, że Pan Bóg, kiedy spojrzy na te osoby, kiedy spojrzy na nas, może powiedzieć, to są osoby, które są mnie godne i całkowicie mi się podobają. Pan Bóg stworzył nas po to, żeby móc tak na nas patrzeć. Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, powiedział, to wszystko jest bardzo dobre. Był zadowolony ze swojego dzieła. I Paweł tutaj modli się, żebyśmy jako chrześcijanie wrócili do tego stanu bardzo dobrego. Żebyśmy wrócili do tego stanu, kiedy Pan Bóg patrzy i mówi, to jest bardzo dobre. To, co widzę, podoba mi się. Chciałem, żeby ten człowiek tak wyglądał, żeby ten człowiek tak postępował. Idziemy dalej. Abyście postępowali w sposób godny Pana. I tutaj teraz w tłumaczeniu są, może nie podzielacie mojej radości z tego, ale w tym tłumaczeniu są takie bardzo fajne formy gramatyczne, które pokazują, co z czym się łączy. Mnie to bardzo cieszy w Biblii. Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie swoje punkty, które go cieszą w Biblii. I Paweł tutaj, mówiąc o tym, co jest tym postępowaniem w sposób godny Pana, co prowadzi do zupełnego jego upodobania, używa trzech imiesłowów. Trzy razy pokazuje, co jest tym postępowaniem godnym Pana. A więc po pierwsze mamy wzrastając w poznawaniu Boga. Nie, po pierwsze mamy wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Po drugie mamy wzrastając w poznawaniu Boga. Później mamy wersję 11, który jest wtrąceniem. I później po trzecie mamy w wersecie 12, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Czyli popatrzcie, jakie to jest ciekawe. To postępowanie w sposób godny Pana. To jest po pierwsze wydawanie owocu w każdym dobrym uczynku. No i to jest takie dość oczywiste, no bo postępowanie w sposób godny Pana kojarzy nam się z dobrymi uczynkami, tak? Kojarzy nam się z tym owocem, do którego prowadzą te dwa pierwsze elementy, czyli poznawanie woli Bożej we wszelkiej mądrości
i postępowanie w sposób godny Pana. Ale dalej to postępowanie w sposób godny Pana jest wzrastaniem w poznawaniu Boga. I tutaj powiedzielibyśmy, no zaraz, zaraz, przecież o tym poznawaniu Boga już mówiliśmy przedtem, tak? Mówiliśmy o Paweł modlił się, żeby Kolosanie poznawali wolę Bożą i żeby postępowali w sposób godny Pana. I teraz znowu mówi, że to postępowanie jest poznawaniem woli Bożej. Tak? Widzicie, jak to jedno wraca do drugiego, prawda? Poznawanie woli Bożej, poznawanie Boga, poznawanie Jego mocy, Jego chwały. To wszystko Paweł znowu wrzuca do postępowania. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jednego nie da się oddzielić od drugiego. Paweł pokazuje, że poznawanie Boga, poznawanie Jego woli prowadzi do postępowania godnego Boga. Postępowania, które Bogu będzie się podobać. A to postępowanie z kolei opiera się i prowadzi do poznawania Boga i poznawania Jego woli. Nie da się coraz lepiej poznawać Bożej woli, nie postępując w sposób godny Boga. I nie da się postępować w sposób godny Boga, nie poznając stale coraz lepiej Bożej woli. To jest taki, no, trochę takie zamknięte koło. Idziemy, rozwijamy się coraz bardziej poprzez te dwa elementy zupełnie od siebie zależne. Poprzez poznawanie woli naszego Ojca i poprzez postępowanie zgodnie z tym, co poznaliśmy. Tego nie da się oddzielić od siebie. Wzrastając w poznawaniu Boga, to wzrastanie jest związane z tym, co powiedziałam, że jest takim przerywnikiem w tym wersecie 11. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Czyli to wzrastanie w poznawaniu jest znowu nierozerwalnie związane z tym, że mocą Bożą jesteśmy utwierdzeni. Co to znaczy, że jesteśmy utwierdzeni? To znaczy po prostu, że nie jesteśmy chwiejni w tym wszystkim. Że właśnie, że rozwijamy się. To wszystko tu jest nierozerwalnie ze sobą splecione i absolutnie od siebie zależne. I o to wszystko Paweł modli się dla swoich braci, dla Kolosan. A pisze im o tym, dlatego że jestem przekonana, że wierzy, że to w ich życiu stale może się realizować. Oni mogą się rozwijać właśnie w poznawaniu i w postępowaniu, tak jak Paweł mówi. I trzecia rzecz. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Czyli trzecim elementem tego postępowania w sposób godny Pana jest dziękowanie. Dziękowanie Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Więc to postępowanie, o którym pisze Paweł, to nie jest tylko ten element taki najbardziej podstawowy, że robimy coś dobrego. To jest jeden z elementów, owszem, do którego uzdalnia nas Bóg, ale Pan Bóg uzdalnia nas też do innych rzeczy, pomaga nam wzrastać, powołuje nas do dziękczynienia i to dziękczynienie i to poznawanie woli Bożej to też są elementy postępowania. My mamy tendencję czasem do rozrywania tego, że to, co robimy, to jest takie, to jest akt jakiś, to jest czynne, coś się dzieje, a to, co mamy w głowie, to jest... To myślimy sobie, nikt nie musi o tym wiedzieć i tak dalej. Paweł pisze, to jest wszystko razem. To, co myślimy, też jest postępowaniem. To, czy dziękujemy Bogu, też jest postępowaniem. Kiedy nie dziękujemy Bogu za to, co nas otacza, nie możemy postępować w sposób godny Pana. Otwórzmy list do Efezjan, też pierwszy rozdział. To jest ciekawe, bo to też jest fragment, w którym Paweł mówi, o co się modli. Jeśli chodzi, no tutaj, jeśli chodzi o Efezjan z kolei. Tak patrząc na to, co pisze do zborów, to Paweł modlił się o podobne rzeczy dla różnych zborów. Wniosek z tego, że to były rzeczy takie najważniejsze w ich życiu. Rzeczy, które były konieczne do wzrastania ich wiary, do ich rozwijania się. W liście do Efezjan będę czytać od wersetu 16 do 19. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I tutaj znowu wypisałam sobie trzy rzeczy, o które modli się Paweł.
Paweł ma takie bardzo często wymienienia, gdzie trzy rzeczy wskazuje i to stwarza taką pełnię. A więc Paweł modli się po pierwsze, żeby ci chrześcijanie wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Bóg ich powołał. Czyli żeby mieli świadomość, do czego zmierzają. Tylko że nadzieja to jest stan teraźniejszy. Paweł modli się o nadzieję w ich sercach, żeby teraz, już teraz wiedzieli, co ich czeka w przyszłości. To jest tylko kwestia tego, żeby dotrwali do tego, żeby kiedyś ich spotkało coś dobrego. Tylko żeby już teraz żyli tą nadzieją, którą Bóg im dał. Wiecie, jak ważna w życiu jest nadzieja. Paweł prosi Boga, żeby w ich sercach cały czas ta nadzieja, do której powołuje ich Bóg, była. Druga rzecz, o którą Paweł prosi, to żeby mieli świadomość, żeby mieli wiedzę na temat tego, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Czyli poza tym, żeby chrześcijanie wiedzieli, że już teraz mają nadzieję, mogą żyć w nadziei, muszą wiedzieć, co jest przedmiotem tej nadziei, czyli jakie bogactwo chwały czeka na nich w przyszłości. I zobaczcie, jak pokazuje to Paweł. Paweł nie mówi, że no teraz wasze życie jest nędzne, kiedyś będzie lepiej. My bardzo często skupiamy się tylko na tym, że kiedyś nie będzie już bólu, nie będzie już cierpienia, na tym, że będzie lepiej niż teraz. A Paweł pisze, to nie jest wszystko, że kiedyś będzie lepiej. Tu nie chodzi o to, że nie będzie tych rzeczy, które teraz nas męczą. Chodzi o to, że czeka nas bogactwo chwały. Coś niesamowicie niewyobrażalnego dla nas. Coś zupełnie poza naszym pojęciem, na co absolutnie nie zasługujemy. Ale to nie jest tylko kwestia tego, że tych złych rzeczy, które teraz będą, nie będzie. To jest kwestia tego, że Pan Bóg powołał nas do chwały, do świętości, do życia w Jego obecności, do takich rzeczy, których, no tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale to jest naprawdę taki poziom już niesamowicie wysoki, nie? Wyobrażacie sobie bogactwo chwały, które nas czeka? Nie tylko, że no, będzie ładnie, ziemia nie będzie skażona. Bogactwo chwały. Pan Bóg powołuje nas do uczestniczenia w swojej chwale. My jako grzesznicy teraz nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Żyjemy w takim świecie, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego przyszłego świata, tylko na tym poziomie bez grzechu i bez cierpienia. Już to gdzieś przerasta nasze możliwości, bo znamy tylko to, co mamy tutaj. A Pan Bóg mówi, ja mam coś jeszcze dużo, 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 dużo lepszego, bo ja mam chwałę jako Król Wszechświata i ty jako moje dziecko w tej chwale będziesz uczestniczyć. W chwale Króla Wszechświata. I trzecia rzecz, która z tego wynika, to jest w wersecie 19, żeby Efezjanie zrozumieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. I tu znowu, wielkość mocy, to już, no bo Paweł mógł napisać, jak nadzwyczajna jest moc Boga wobec nas, nie? A Paweł tu znowu jeszcze pokazuje, że to idzie jeszcze dalej. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy wobec nas. I to też nie odnosi się tylko do przyszłości, że kiedyś będziemy widzieć tę moc Bożą, kiedy Pan Bóg zetrze grzech panujący na ziemi. Tylko już teraz mamy rozumieć, mamy poznawać, jak nadzwyczajna jest wielkość, ogrom tej Bożej mocy wobec nas. I tutaj nasuwa się takie pytanie, no właśnie ja sobie zadałam to pytanie, w świetle tych wersetów nie można powiedzieć, że jestem słaba i musiałam zrobić coś złego, albo że jestem słaba i nie byłam w stanie sobie z czymś poradzić. Nadzwyczajna wielkość mocy Bożej, do której każdy z nas ma teraz dostęp, przekreśla jakby grzech w naszym życiu już teraz. I to prawda, że upadamy, ale cały czas musimy mieć świadomość, że nie musi tak być. I to jest siła chrześcijaństwa, że te nasze błędy, których się wstydzimy, które nas bolą, że to nie musi się powtarzać. Że nie musimy wracać cały czas do tego samego. Że kiedy zawiedliśmy jakąś bliską osobę i wiecie, zazwyczaj ktoś, kogo zawiedliśmy, cierpi. Ale ja wiem, że czasem ta osoba, która zawiodła, cierpi jeszcze bardziej. I te słowa, które Paweł pisze o bogactwie chwały, która czeka nas w przyszłości, ale o nadzwyczajnej wielkości mocy Bożej, która jest teraz, to gwarantuje nam, że te nasze słabości, że te nasze upadki, że te nasze grzechy, że to nie musi się powtarzać.
że Pan Bóg wyciąga do nas rękę i daje nam szansę na zwycięstwo. Wróćmy do listu do Kolosan. Tutaj. Do pierwszego rozdziału. Chciałabym przeczytać drugą część tego zdania, które studiowaliśmy, od 12 wersetu. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. I ciężar, który dzisiaj najbardziej chciałabym położyć na jedną rzecz, to te słowa, że Ojciec uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Wiecie, rodzice bardzo często robią wiele rzeczy za dzieci. Kiedy chcą, żeby coś, nie wiem, kiedy pomagają w odrabianiu lekcji, powiedzmy, to bardzo często jest, wiesz co, daj, ja to za ciebie zrobię. Pan Bóg nie działa w taki sposób. Pan Bóg nie mówi, wiesz co, jesteś słaby, odsuń się troszkę i ja wszystko w twoim życiu poukładam, ja zrobię, bo ty jesteś taki słabiutki. Nie. Pan Bóg sięga do naszego serca, sięga do naszego wnętrza i ma moc, żeby nas uczynić zdolnymi, żeby w Jego obecności, dzięki Jego, tej przeogromnej mocy, o której mówiliśmy, żebyśmy mogli uczestniczyć w dziedzictwie świętych. Pan Bóg nas czyni zdolnymi do tego, uzdalnia nas. Pan Bóg mówi, ja ciebie czynię zdolnym, żebyś nie popełniał już tego błędu. I my możemy tak zrobić. Ta osoba, z którą rozmawiałam, uzależniona, osoby uzależnione bardzo często nie są pewne, czy będą w stanie żyć normalnie, czy będą w stanie funkcjonować na co dzień, czy dadzą sobie radę. Pan Bóg daje nam w Biblii teksty, które mówią, że my możemy funkcjonować na co dzień. I możemy to robić bez tych wszystkich błędów, które gdzieś tam niejednokrotnie ciągną się za nami od lat. Pan Bóg mówi, ja uzdolniłem ciebie, żebyś dzięki mojej mocy zwyciężył z tym wszystkim. My naprawdę możemy zwyciężyć. I to, wiecie, to bogactwo chwały, o którym pisał Paweł, ta nadzieja, którą teraz mamy, ta przeogromna moc Boża sprawia, że nie powinniśmy mówić tak, jak zwykliśmy. No, z grzechem można zwyciężyć. Tylko powinniśmy naprawdę być dowodem na to i mieć przekonanie w sercu, że z grzechem można zwyciężyć. To powinien być, wiecie, taki transparent nad nami, że to naprawdę jest możliwe, bo to jest moc chrześcijaństwa. Nie to, że chodzimy do zboru, nie to, że coś się zmienia w naszym życiu, ale to, że naprawdę Pan Bóg pokonuje w nas różne złe rzeczy i Pan Bóg nas uzdalnia do życia w świętości. Jesteśmy do tego zdolni. To jest niesamowite. Normalnie człowiek, jeśli czegoś nie potrafi, no to może ćwiczyć, może różne rzeczy robić, ale na przykład, no nie wiem, nie jest w stanie urosnąć więcej, kiedy już jest dorosły. A Pan Bóg ma możliwość uzdalniać nas do rzeczy, które nie są naturalnie w naszych możliwościach, które nie są dla nas zwyczajne, których nigdy nie osiągnęlibyśmy bez Niego. Pan Bóg uzdalnia nas do tego. Do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Przepraszam. I rzecz, którą jeszcze chciałabym poruszyć, to jest ten kontrast światłości i ciemności, o którym dalej pisze Paweł. Bóg uzdalnia nas do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Bóg wyrwał nas z mocy ciemności. I tutaj ta światłość i ciemność, o której mówimy, zazwyczaj też kojarzy się z pewnym rodzajem wiedzy, z poznawaniem Boga i tak dalej. Wiemy, że Chrystus jest światłością świata. Wiemy, że Bóg mieszka w niesamowitej jasności. Ale wiemy też, że Pan Bóg mówi, wy jesteście światłością świata, żeby nasza światłość świeciła. Więc wracamy do tego, co Paweł mówił na początku. To, co wiemy, to, że Pan Bóg oświeca nas, że jesteśmy w stanie Go poznać, prowadzi do tego, co robimy. Jest z tym nierozerwalnie związane. Przeczytajmy może z listu Jakuba z pierwszego rozdziału. 18 werset. Albo 17 i 18. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Tutaj Bóg jest pokazany jako Ojciec Światłości, który zrodził nas przez słowo prawdy. Popatrzcie, jak bliska relacja jest pokazana. Bóg zrodził nas.
Tu już nie mówimy o... Bo wiecie, bardzo często mówi się, że ten pierwszy akt stworzenia człowieka był taki bliski, że Pan Bóg tchnął oddech życia. I tu jest ta sama bliskość pokazana. Pan Bóg zrodził nas. Jesteśmy Jego dziećmi, tak? Niemalże fizycznie jesteśmy Jego dziećmi. Abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. My, jako Boże dzieci, zrodzone przez Ojca Światłości, możemy nieść tę światłość w świat jako pierwsze zarodki Jego stworzeń. To znaczy, że Pan Bóg poprzez swoje dzieci chce pokazać światu, że jest w stanie stworzyć to wszystko jeszcze raz. Że tak jak było na początku, że to wszystko było bardzo dobre. Tak samo może być w życiu chrześcijanina, ku pełnemu Bożemu upodobaniu. Tak jak było na początku, kiedy Pan Bóg cieszył się z obecności człowieka. My, jako pierwsze zarodki Jego stworzeń, możemy nie tylko doświadczać w przyszłości, czekać na to pełni nadziei. Możemy już teraz być pierwszymi zarodkami Jego stworzeń, być podobnymi do Niego, dzięki temu, że uzdolnił nas, dając nam swoją przeogromną moc. I druga rzecz. Pan Bóg wyrwał nas z mocy ciemności, tak jak Paweł napisał w liście do Kolosan, do którego znowu wracamy. I co tu jest istotne, że znowu te słowa są ze sobą tak powiązane. Paweł mógł napisać, dziękując Ojcu, który wyrwał nas z ciemności. I byłaby to prawda, bo Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu wyrwał nas z ciemności. Z ciemności bez nadziei, z ciemności tego, co nas czekało bez Jego ofiary. Ale nie tylko z ciemności. Tu jest napisane, że Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności. Co to znaczy? Że ciemność nie ma nad nami mocy. Że nie tylko ta ciemność, która nas otaczała, która nie dawała nam nadziei, ale ta ciemność też, która jest często w nas, która była w nas, zanim poznaliśmy Boga, zanim oddaliśmy Mu swoje życie. Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. To nie jest obietnica na przyszłość. Paweł mówi o tym, co dzieje się w życiu chrześcijanina teraz. O tym, że Bóg wyrwał każdego z nas z mocy ciemności. Ciemność nie ma nad nami mocy. Ciemność nie może nad nami panować. Ciemność nie sprawi, że zrobimy coś, czego byśmy nie chcieli. Bo my nie jesteśmy w mocy ciemności. Jesteśmy w królestwie Syna umiłowanego. W Jego królestwie i w Jego mocy możemy zwyciężać każdego dnia. Każdego dnia możemy mieć świadomość bogactwa chwały, jaka nas czeka. Każdego dnia możemy mieć świadomość tego, że nasze życie obecne jest życie w nadziei na to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Każdego dnia możemy mieć świadomość, że Pan Bóg uzdolnił nas do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. W dziedzictwie, które jako Jego dzieci, dzięki Jego łasce możemy osiągnąć. Pan Bóg uzdalnia nas do tego. Przeczytajmy na koniec fragment z listu, znowu Efezjan. Tak dzisiaj się kręcimy wokół tych kilku fragmentów. Tym razem otwórzmy rozdział 5. List do Efezjan, rozdział 5. Przeczytam wersety od 8 do 10. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu. Paweł znowu tu powtarza, nie jesteście już w ciemności. Byliście ciemnością, też nawet nie w ciemności. Wy byliście ciemnością. I wiecie, kiedy spoglądam na swoje życie, na jakieś rzeczy, które zawaliłam, to jestem w stanie uwierzyć tutaj Pawłowi, że tak, byłam ciemnością, narobiłam różnych głupot. Zraniłam wiele osób w swoim życiu. Ale Paweł pisze, to nie jest tak na zawsze. Teraz jesteście światłością w Panu. Pan Bóg patrzy na was i widzi swoje dzieci, w których ma upodobanie. Jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu. Co chciałabym podkreślić w dzisiejszym studium? Po pierwsze to, że ta świadomość, poznawanie Boga, świadomość tego, co dla nas uczynił i kim nas uczynił. Bo to Chrystus, ofiarując swoje życie za nas, nie tylko dał nam zbawienie, dał nam ratunek, ale uczynił nas kimś zupełnie innym niż byliśmy. Byliśmy grzesznikami, byliśmy zgubieni, byliśmy buntownikami wobec Boga.
a Chrystus poprzez swoją śmierć sprawił, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Tak niemalże fizycznie jesteśmy przez Niego zrodzeni na nowo. Po raz kolejny pojawiliśmy się jako inne osoby, jako nowi ludzie i mamy wobec tego przyznane dziedzictwo, ale mamy wobec tego zupełnie inne życie teraz. Życie w Bogu, życie w Jego mocy, życie zdolne do zwycięstwa nad grzechem. Więc pamiętajmy o tym, że poznanie tego i postępowanie godne Boga nierozerwalnie się ze sobą wiąże. Jeśli będziemy poznawać coraz bardziej to bogactwo chwały, które Pan Bóg dla nas przygotował, jeśli będziemy poznawać coraz bardziej Jego przeogromną moc wobec nas, jeśli będziemy poznawać coraz bardziej Jego charakter, coraz lepiej widzieć Jego oblicze, nasze postępowanie będzie coraz bardziej godne Boga. Nasze postępowanie będzie takie, że Pan Bóg patrząc na nas będzie miał w nas upodobanie. Będziemy naprawdę mogli nazwać się pierwszym zarodkiem Jego stworzeń, który pokazuje, że Boże stworzenie to jest zwycięstwo. Druga rzecz to właśnie to, że Pan Bóg uzdalnia nas do zwycięstwa. I chciałabym, żeby te słowa przebrzmiewały w nas przy każdej pokusie, przy każdej chwili, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy słabi i teraz już nie damy rady. Damy radę. Pan Bóg uzdolnił nas do zwycięstwa. Pan Bóg jest z nami ze swoją nieopisywalną mocą i Pan Bóg sprawia, że w każdej sytuacji, w każdej chwili, w każdym grzechu, jaki gdzieś tam jest wokół nas, we wszystkim możemy zwyciężyć. I trzecia rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, a o której mówiłam może najmniej, to jest postawa Pawła. My bardzo często mamy tendencję, kiedy widzimy inne osoby zmagające się z grzechem albo inne osoby, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu. To jest przykre, ale im bliższe to są osoby, tym często mniej w nie wierzymy. Kiedy ktoś przyjdzie i powie, wiesz co, chciałbym skończyć z tym nałogiem, to bardzo często myślimy sobie, już 5 razy tak mówiłeś. Kiepsko. Kiedy ktoś mówi, coś już tak mnie męczy, ale wierzę, że mi się uda, to myślimy sobie, no wczoraj nie zrobiłeś tego, dzisiaj nie zrobiłeś tego, nie sądzę, że ci się uda. Najgorsze, co możemy zrobić, to bardzo często absolutnie podcinamy komuś skrzydła w tych jego chceniach, bo mówimy, no albo podważamy w ogóle czyjeś chrześcijaństwo. Jak ty jako chrześcijanin mogłeś zachować się w ten sposób? Ty chyba jesteś nienawrócony. Nawet nie musimy tego mówić. Czasem myślimy w taki sposób o innych ludziach. Paweł modlił się i pisał i Efezjanom, i Kolosanom o tym, co ich czeka i co jest dla nich możliwe. I taką postawą chciałabym, żeby każdy z nas się charakteryzował, że kiedy widzimy kogoś słabszego, mówimy mu, modlę się, bo Bóg cię uzdolnił do zwycięstwa. Kiedy widzimy kogoś, kto ma teraz ciemność wokół siebie, mówimy, Pan Bóg przygotował dla ciebie niesamowite bogactwo chwały. Jesteś silny w Bogu, jesteś zdolny, żeby wszystko w twoim życiu było zgodne z Jego wolą. Chciałabym, żeby każdy z nas, żebym ja taka była, żeby każdy z nas taki był. Chciałabym, żebyśmy potrafili widzieć w sobie dzieci Boże, pierwszy zarodek Bożych stworzeń, które są stworzone na Boży obraz, na Boże podobieństwo, tak jak za pierwszym razem. Pan Bóg zrodził nas jako swoje dzieci. Pamiętajmy o tym każdego dnia, w każdej chwili słabości i pamiętajmy o tym, że każdy inny człowiek jest zrodzony przez Boga i że każdego Pan Bóg chce w taki sam sposób uzdolnić do zwycięstwa. I Pan Bóg chce powiedzieć o tym każdemu człowiekowi. Pamiętajcie o tym. Kiedy ktoś jest słaby i pierwsza myśl przychodzi wam do głowy, no ja wiem, jak to się skończy, powiedzcie na głos, Pan Bóg może dać zwycięstwo w tej chwili. Pan Bóg uczynił się do tego zdolnym. Ale nie będziemy tak mówić, jeśli sami w to nie uwierzymy. Dlatego życzę wam wszystkim i sobie również, żebyśmy poprzez poznawanie woli Bożej w swoim życiu, poprzez postępowanie w sposób godny Pana, rzeczywiście coraz bardziej wzrastali w świadomości mocy Bożej i coraz bardziej wzrastali w świadomości takiej, że z Panem Bogiem każde zwycięstwo jest możliwe. Każde, bez wyjątku. Każde zwycięstwo jest możliwe z naszym Bogiem. Amen. Panie Boże, cudowny nasz Ojcze, który jesteś nam tak bliski, który nas tak bardzo kochasz, Władco Wszechświata, otoczony niesamowitą, przeolbrzymią chwałą. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty chcesz prowadzić nas do zwycięstwa.
Dziękuję Ci, Panie, za to, że to jest możliwe i że uzdalniasz nas do tego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że patrzysz na nas nie przez pryzmat naszych grzechów, ale przez pryzmat swojej ogromnej miłości do nas, jako na swoje dzieci. Pomóż nam, Panie, wierzyć, że zwycięstwo jest możliwe w każdej sytuacji. Dawaj nam tę wiarę w naszych sercach. Dodawaj nam otuchy, kiedy jest nam ciężko. Spraw, żebyśmy nie patrzeli na swoją przeszłość, nie patrzeli na to, co było, co nam się nie udało. Żebyśmy nie kierowali swojego wzroku w tamtą stronę, nie wyciągali wniosków, że to już zawsze tak będzie wyglądać, ale żebyśmy patrzyli na to zwycięstwo, które Ty odniosłeś, na to zwycięstwo, które Ty odnosisz w nas. I żebyśmy na podstawie Twojego charakteru i Twojej miłości wierzyli z całym przekonaniem, że Ty, Panie, możesz zwyciężyć ze wszystkim, co jest złego w nas. Zwyciężaj, Panie, z każdym grzechem, jaki mamy w sercu. Zwyciężaj z każdą naszą słabością. Spraw, żebyśmy byli Tobie zupełnie poddani, żebyśmy na każdym kroku chcieli sięgać po Twoją moc. Żebyśmy na każdym kroku chcieli, żebyś Ty uzdalniał nas każdego dnia do zwycięstwa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że to czynisz. W drogim imieniu Jezusa. Amen. Amen.